Hej, witaj się po raz kolejny w Rogue Legacy, gdzie powiem szczerze, już jestem tak zardzewiały, bo nawet nie pamiętam, jak dawno w to grałem. Postanowiłem w końcu wrócić do gry w to. A jak widzicie, to prawdopodobnie będziecie mogli się spodziewać tego praktycznie tak. Nie wiem, kiedy to się pojawi, czy to będzie. Na pewno to będzie jakoś tak od poniedziałku do piątku. Na pewno się jakoś tak pojawi to. Co będzie równomierne z tym, że za tydzień równo, dokładnie o 15, będziecie mogli się również spodziewać kolejnego odcinka. Bo zamiar teraz, jak sobie usiadłem, to postanowiłem sobie zagrać trochę więcej. I tak myślę z 10, może 10 odcinków po 20 minut, jakoś tak będzie to. Oczywiście to jest Rogue Legacy, tutaj nie możesz być w 100% pewien, że będziesz siedział tyle i tyle. Boże, nie umiem! Do tej pory nie umiem tych płyt. Trzeba jednocześnie skakać, uderzać w dół. O, dobrze, że przynajmniej mam ten skok. Mam mało życia, mało życia, mało życia! Jestem zardzewiały jak... Nie no, kurde. O. Jestem zardzewiały! Zardzewiały wam mówię! Tak dawno w to nie grałem. Robiłem wszystko inne, tylko nie grałem w to. Tak samo pewnie... O, żeż ty. Nie, to nie to. Co właściwie? Aha. Ups. Zapomniałem, że te zelisze mają ten... Że zmniejszają sobie życie w zamian za ilość magii. God damn. Muszę zejść na dół. Mam tylko 9 punktów życia, bo oczywiście zapomniałem o tym super fajnym szczególiku, że właśnie lisze mają na Y-ka. Ten bajer z tym. A to chyba też jest w miarę dobre. Z tego prostego względu, że oni mają również tę możliwość zwiększania sobie życia, a mając dobrą magię, po zabiciu każdego przeciwnika dostaje o 4 punkty więcej do maksymalnej ilości życia, co jest fajne. Ale tak, co, no, o czym ja mówiłem? Aha, że jeżeli widzicie to będzie to prawdopodobnie, no tak... Nie wiem dokładnie, ile to będzie. Czy to będzie jeden, czy może całe 10, tak jak mówiłem. Nie jestem mały, żeby zdobyć nowy przedmiot. Fajnie. Ach, ten przeklęty pokój ze z tym. Z przeklętą wersją tego. Neo Haxa, czy jak on ma tam. Nie pamiętam już nawet. Ale wiem, że coś tam Neo. O. Czy potrzebuję pomocy? Potrzebuję kompas. Kształem kompas. Kompas mi będzie pokazywał, w którą stronę mam iść, czy... Chyba tak. To nie brzmi. Dobrze. No i pytanie brzmi, jak ja to zrobiłem i co ja właściwie zrobiłem? Ja do tej pory tak naprawdę nie ogarniam tego. Nia. Ach. Na dół miałaś być, kobieto. Jestem martwy. Wiek. Lady Liza trzecia. Dobra, jedziemy. Co tu mamy? Asasyna? Nie, już ten syndrom mi się nie podoba, bo ten bohater, ta królowa barbarzyńców.
I cień. Cień ma dobre te z tą formą, że robi te kopie. Ale Furuta jest o wiele, 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 wiele lepsza. Tylko w co to teraz sobie ładować? Co tu jest? Wyspuszcza kocze. Mam za mało. Obrona przed magią, sama mana. Mogę udźwig wziąć. Chyba tak będzie. A ile potrzebuję, żeby... Tam jeszcze na dole są statusy. 5, no 6 tysięcy muszę mieć, żeby dostawać więcej złota od tych, od bestii. Atak, krytyk i szansa na krytyk. Albo udźwig, albo atak. Wezmę atak. Dobra. Teraz muszę sobie przypomnieć 3. Ja mam coś silniejszego. Mam. Nie, nie mam. Spada mi ten. Jakiś kujowy ten sprzęt. No dobra. Jeszcze nawet, jeszcze nie odkryłem kolejnego tego. Nawet nie doszłem do lasu. A las to podstawa. W sumie teraz dobrze wiem, przynajmniej wiem jak tu liszami ten. O, manę dostaję za te, czyli mogę używać tych bumerangów. Hoppa. Aha, jestem tym, co ma ten syndrom tego, niszczenia przedmiotów. Dobra. Czyli teraz jak będę wpadał na cokolwiek, to... będę... to niszczył. I chyba nawet nie mogę wchodzić i wskakiwać na ten, na szafki, co jest... to jest trochę biedne. Bo jak czasami dorwę się do pokoju, w którym sam tylko te... szafki są moim podpórą, to... hehe. Albo co gorsze będzie, jeżeli wejdę na... what? Nie no, czty kurde blady. Minduti. Dobra. What would you talk? Kurde, nadal mi coś krąży, że o czymś zapomniałem wspomnieć w tym, na początku, że to się będzie pojawiać, czyli równo jakoś po tym, potem na pewno jakoś chyba pewnie stawiam na to, że jakoś w najbliższym czasie będą się pojawiać kolejne odcinki Isaaca. Tak, wiem, że już dawno już wyszła jakaś nowa wersja, jakiś Reborn, co jest faktem ma trochę całkowicie zmieniony. Jest o wiele większa przestrzeń, plansz, co jest dość, powiem szczerze, przerażające. Jak czasami się wejdzie w taką naprawdę gigantyczną ilość przeciwników. No ale... no nie, zgubiłem pieniądze. Mięsko, pieniądze i worek. Może... w sumie nie żałowałbym, jakby był jeszcze jakiś przedmiot ten. Nie wiem, czy to klasa, albo po prostu przedmiot, który by spowodował, że za każdym razem, kiedy uderzę bestię, to dostaję za nią pieniądze. Bez znaczenia na to, czy wypadnie ono pieniądze, czy nie. Byłoby fajnie, ale... noż ty kurde, zawsze... to jest trochę irytujące, że jak... że musi się trochę poruszyć ten... ten piksel w którąś stronę, żeby można było... żeby można było...
ten. Zaraz, co ja chciałem powiedzieć? Dobra, panie, otwieraj pan ten biznes, bo wiem dokładnie o co chodzi. Nie chciałem tego. Miałeś szczęście tym razem. Dziękuję. Dziękuję ci, dziwny trafik na joystick, że mój joystick uderzył w górę. Nie patrzeć? Co? What? Nie patrzeć? Zaraz. To nie mam nawet patrzeć w tą stronę? O co tu biega? To było dziwne. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mam nie patrzeć na przedmiot, który chcę na skrzynię, którą chcę otworzyć. Którędy ten? Czy warto? Nie, nie warto, więc sobie pójdę tędy. Platinum! Zesunąłem się! No po prostu, no nie. Nie tylko, że zardzewiały, to niezdolny. Dobra. Dwie skrzynie i Nope. O, no. Teleport, pewnie droga do góry to jest ten. Tak jest. Droga, w którą nie chciałbym iść. Noż. Kurde. Trochę pieniędzy, trochę tego, trochę tamtego. No. Się wyginę. Tak się zgina. I wygina. Nie w tą stronę, w tamtą stronę. Jeszcze nawet nie doszłem do miejsca, do którego chcę dostać się, a mianowicie do lasu. Mam 2604 pełno życia. Odpukać, żebym tak jeszcze potrwało przez dłuższy czas. Tak. Trzeba byłoby górą pójść albo w bok i pójść w te dolne ścieżki. Mroczne ścieżki. Dobra, tu. What? Niezła próba, ale nie. Dobrze, że zauważyłem ten wielki nabój tak lecący. I też było szczęście, że nie leciał prosto na mnie, nie? Więc... A. Dejum. Klak. Stawiałem na to, że czasami ten. Się trafię. No ale żem nie trafił. Mięsko, pieniążki. Czyżbym dostał się do lasu? Dostałem się do lasu. To tamta droga pewnie prowadziła znowu do tego. Nie no. Przed chwilą uderzyłem mieczem i zniszczyłem, a teraz... Ej! Slime. Takżeś się stopił z tłem, że normalnie cię nie zauważyłem. Skubańcu ty. Mikołaj! Święty Mikołaj! Usz!
Nie chciałbym tracić tych pieniędzy, no ale... Ale tak czy siak musiałem je stracić. No cóż. A! Kolejna księga podróżnika, a raczej księcia. Dobra, jakoś nie za bardzo mam ochotę czytać czegokolwiek. Przecież to chyba nawet nie wnosi nic ciekawego. No chyba, że po przeczytaniu dziennika księcia dostanę jakiegoś, kurde, buffa, coś takiego, nie wiem, buff plus 300% do zdobywanych pieniędzy. Dziwny sposób, no ale dobra. Ten kłonia jest jakiś dziwny. A ten szkielet umie skakać. Ten mag umie strzelać. Raczej tworzyć kamienie. Ta kulka umie ten, a to oko umie strzelać. O, blueprint, na co? Rękawice zasięgu? Dobrze. Dobra. W prostej linii nie ma nic, to muszę iść dołem w tym dużym korytarzu, co był. Czyli tutaj. Nie. Dobrze. What? Bardzo potrzebne pomieszczenie, muszę przyznać. Wasza twórcy. Dobra. Tu było to, tu było ten, tu muszę zejść na dół. Nie, muszę iść do góry. A, shit. Na litość! Błaską! Nożysz ty, kurde. No. Trafiłem tylko tego dużego, no ale... Szlak. To jest właśnie dobijające. O, właśnie to. Chcesz zaatakować przeciwnika z tyłu, automatycznie dostajesz takie reakcji, jak na przykład próba uderzenia go we FT, jak jest do ciebie tyłem. Dobra. 4500 ten... Tu już nie ma nic, mógłbym się cofnąć tutaj, a potem się cofnąć do bossa. Albo mógłbym zrobić tak, że... W sensie robię to po to, żeby tylko zdobyć życie, więc... Bo tak myślę, że czasami na dole, jak pójdę, to też i zdobędę, będą przeciwnicy, co będę mógł ich tak, o właśnie, jednym pacem i dostać życie. O, trochę mięska. Jak uda mi się pozbierać odpowiednio, to od razu się ruszę do tego. Tu już raczej nic nie będzie. Szkoda, że nie mogę rozwalić tych kul. W sumie, one się rozwalają, ale nie mam zielonego pojęcia, od czego one się rozwalają. Czy od tego, że coś... coś jest tu. Kolejny. Journal. 17. Ktoś mi pisał, że chyba było 25 jest, czy jakoś tak. Shit! Dobrze. Yes! Money.
Były posągi, ale czemu nie dały pik... Już widziałem, jak to trafiało we mnie. Nie tylko, że zarabiam pieniądze, to jeszcze, kurde, zdobywam życie. This is a very good day, I see. Nope. Go to hell. Posągi. Pewnie tutaj jest wejście do tego. Nie. O jeden brakuje. Ale mam pełne życie, więc... Do bossa, woj. Ale dobra. To do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.